3 pokoje dziecięce, sypialnia rodziców, 2 łazienki i przestronny salon połączony z kuchnią. Do tego jadalnia oraz hol, rozlokowane wszystko na 100 metrach kwadratowych. Taka powierzchnia w bloku to raczej rzadkość, chyba że połączymy 2 mieszkania. W pionie albo jak w tym przypadku w poziomie. Po zakupie mieszkania jeszcze to był stan deweloperski i wtedy, kiedy jeszcze nie było tutaj ścianek działowych, zaczęliśmy się interesować tutaj właśnie tym, jak rozmieścić te wszystkie pomieszczenia i udaliśmy się do projektanta. Każdy z osobników ma tutaj swój własny pokój, tak naprawdę o to też nam chodziło. I przede wszystkim są 2 łazienki, gdzie jest łatwiej nam, że tak powiem, wyszykować się do pracy, do szkoły. Jest to na pewno duże ułatwienie. Klatka schodowa zabiera dużą przestrzeń, a przy 100 metrach, gdyby zabrało nam to jeszcze więcej przestrzeni, nie moglibyśmy uzyskać może tylu pokoi lub pomieszczeń gospodarczych. Salon z aneksem kuchennym to największe pomieszczenie. Pod względem kolorów panują tutaj różne odcienie szarości, które kontrastują z jasną podłogą i białymi drzwiami. Wyróżniającymi się elementami są meble wykonane z akrylu, a na głównej ścianie lakobel, czyli polakierowane szkło. Ściany są już półmatowe, podłoga typowo matowa. Gdyby wszystko się błyszczało tak, jak błyszczą się meble czy lakobel, wnętrze byłoby z kolei sztuczne i plastikowe, dlatego jest tu połączenie tych struktur, faktur, połysków i matów. Natomiast no rzeczywiście co najmniej kilku miejscach i zawsze w każdym pomieszczeniu funkcjonuje ten połysk, który powiększa, rozświetla i robi też pomieszczenie bardziej takim eleganckim, efektownym. Lakobelem zabudowany jest biokominek, idealny do zamontowania w mieszkaniu. To rozwiązanie nie wymaga odprowadzania spalin, jest w pełni bezpieczne, a co najważniejsze, funkcjonalne. Funkcję spełnia taką ozdobną, ale też bardzo ogrzewa pomieszczenia i można z tego też korzystać. Przy połączeniu kaloryferów taki kominek jest w stanie naprawdę ogrzać tutaj na pewno ten duży salon. W tym mieszkaniu postawiono na ergonomię. Zaglądając nawet do kuchni widać, że każdy centymetr został tu dokładnie wykorzystany. Przykładem może być chociażby zabudowana szafka, która ma tylko kilkanaście centymetrów głębokości. Meble kuchenne są jednym z elementów odbijających światło, natomiast blaty na szafkach i wyspie są matowe. Zostały one wykonane z kwarcytu, czyli połączenia granitu z kompozytem. Kwarcyty są w ogromnym wachlarzu kolorystycznym, a też ogromną zaletą ich jest to, że są higieniczne, że w przeciwieństwie do granitów mają pozamykane pory, więc nie są nasiąkliwe i dzięki temu no, super praktyczne. Z kuchni możemy zajrzeć do sypialni i pokoi dziecięcych. Rodzice nie mają do dyspozycji dużego pomieszczenia, ale dzięki oświetleniu LED pod podwieszanym sufitem i biokominkowi jest tutaj przytulnie. W sypialni i w pokojach młodszych mieszkańców panują odcienie szarości połączone z błękitem lub różem. Dodatkowo zostały one przełamane tapetami lub fototapetami dobranymi do wieku i charakteru właściciela pokoju. W pokoju Judyty zastosowaliśmy tapetę w czarno-białe kropki, ponieważ jest to na pewno dziewczynka z charakterem i taka, która lubi pewien styl i to już widać, więc taki typowo bajkowy, księżniczkowy pewnie nie do końca by do niej pasował. Natomiast w pokoju starszego synka, nastolatka już w zasadzie, zastosowaliśmy fototapetę, też taką charakterną, związaną z, może niekoniecznie z upodobaniami, ale z pewnym stylem dzisiejszych nastolatków. Teraz zajrzymy do łazienek, które zostały zaprojektowane ze smakiem i pomysłem. Pierwsza jest utrzymana w jasnych barwach z raczej salonowym oświetleniem, fakturowanymi kafelkami i trójwymiarową tapetą. Druga łazienka jest w ciemnych barwach. Zamiast wanny jest kabina prysznicowa, zmieniające kolory oświetlenie LED i płytki imitujące szlachetną stal. Domownicy umownie łazienki dzielą na męską i damską. Tak naprawdę gościnna i dziecięca może bardziej, bo w tej jaśniejszej łazience jestem ja z córką i z tym najmłodszym synkiem. Dzieci wolą się kąpać w wannie, także tam korzystamy częściej. Tutaj jest gościnna. W całym mieszkaniu panuje minimalizm. Nawet w pokojach dziecięcych nie znajdziemy zbyt wielu mebli. Zabudowane we wnękach szafy znajdują się niemal wszędzie, dzięki czemu łatwiej utrzymać tu ład i porządek.